Dzień dobry Państwu. Witam w Worońcu, w Pracowni Zdawnictwa Ludowego. Spotykamy się na kolejnych warsztatach. Tym razem, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc chciałam przekazać, jak wykonać gwiazdę betlejemską. Szczególnie tutaj w tym miejscu chciałabym jeszcze pozdrowić panie, które zapisały się na warsztaty, a które nie doszły do skutku ze względu na sytuację, jaką mamy w naszym kraju, ale przez internet zapraszam do tego, aby usiąść wspólnie razem ze mną i wykonać kwiat, który inaczej nazywa się ponsecja. Jak wygląda gwiazda betlejemska? Proszę bardzo, tutaj prezentuję już wykonaną przeze mnie. Gwiazdy możemy wykonywać w różnych kolorach, ale najczęściej spotykane są czerwone, białe, bądź też lekko takie o zabarwieniu zielonym. Gwiazda betlejemska to nazwa chyba wiąże się z tego, że płatki wyglądają tak, jak układają się tak jak gwiazda. So, przystępujemy do wykonania kwiatu. Jakie będę potrzebowała materiały? Pozwolicie Państwo, że odłożę kwiat, a pokażę materiały. Więc ja dzisiaj wykonam gwiazdę z czerwonej krepiny. Więc jak najbardziej czerwona krepina, ponieważ jak każdy kwiat ma liście, więc będzie też zielona krepina nam potrzebna. Ale zanim przystąpimy do wykonania kwiatu, potrzebna nam jest bibuła. Takie właściwie paseczki. I ja tutaj mam żółtą. To paseczki są szerokości centymetr, półtora centymetra. Żółtą, zieloną, białą i czerwoną. I tu już sobie właśnie takie paseczki pocięłam. Te paseczki wykorzystamy do tego, żeby wykonać, tak jak w każdym kwiacie, właśnie taki środeczek. One mają takie środeczki i z tego wykonamy te pręciki kwiatu. Natomiast płatki to, tak jak już mówiłam, z krepiny czerwonej. I cóż, jeszcze potrzebne nam, zanim przystąpimy, to wiadomo, nożyce zawsze są nam potrzebne, klej. Tym razem potrzebne będą nożyce do cięcia drutu, bo musimy poprzycinać, zanim wykonamy płatki, drucik. Cienki drucik, jak najcieńszy, 0,5 mm, to ten ja używam. I ten jest chyba dostępny jako najcieńszy. No i potrzebujemy grubszy drucik na łodygę już kwiatu. Ten może być 1,4, 1,1, jak w zależności od możliwości, jakie są w sklepie czy w hurtowni, gdzie Państwo robicie zakupy. No i cóż, przystępujemy po kolei do pracy. Ja najpierw wykonuję pręciki, więc te paseczki, które mam, zwijam w takie ruloniki cienkie. Już chyba na którychś wcześniejszych warsztatach, które prezentowałam, to pokazywałam taką metodę. I tutaj takie pręciki robimy właśnie żółte, białe, czerwone i zielone. Zwijamy tak każdą bibułę i na końcu zawiązujemy węzełek. Węzełek to taka główka tego pręcika. I ja takie pręciki już skręciłam wcześniej i zrobiłam każdego po trzy. Ale jak wykonujemy mniejszy kwiat, więc tych pręcików potrzebujemy mniej. Natomiast jak większy, no to wiadomo, jak kwiat jest bardziej rozkwitnięty, wtedy tych pręcików potrzebujemy więcej. Układamy nie razem, składamy, ale nie muszą być ułożone równomiernie. Absolutnie nie. Bierzemy drucik, ja tutaj główkę założę
i te pręciki wokół druciku sobie składamy i cieniutkim drucikiem mocujemy. O, one nam się tam porozkładają, ale to naprawdę nie ma znaczenia większego. I to odkładamy. I przystępujemy do wykonania poszczególnych płatków. I do tego potrzebujemy czerwoną krepinę. Płatki są trzy rodzaje. Ja używam płatków, więc są mniejsze. Mniejsze płatki, tutaj wysokość 6 cm, no tak na 2,5, na 3 może. I ponieważ gwiazda betlejemska jest kwiatem, kwiat ma, to tak się mówi, że rozkwitnięte liście na zakończeniu łodygi i kwiatu. Więc i kwiaty, i liście są takie same, tylko że mniejsze są mniejsze, natomiast już później te są kwiaty bardziej większe i te większe, a już liście zielone są takiej samej wielkości jak ostatnie płatki kwiatu. I później jak Państwo będziecie obserwować w doniczkach, bo na pewno w sklepach teraz się pojawi ich bardzo dużo, więc możecie zaobserwować, że później już te liście wszystkie są takiej samej wielkości. Więc wycinamy te małe, najmniejsze płatki, tak jakbyśmy wycinali listek. O, i do tego później następne, te już większe. Już większe. Większe płatki są o wymiarach 8 cm wysokości, 7-8 tak w tych rozmiarach i szerokości 4 cm. No i największe to wysokość jest 11 cm. A szerokość 5 cm, 5-6, w zależności od tego, jakiej wielkości chcemy uzyskać kwiatów. W dużych płatkach ja jeszcze robię takie nacięcia jak w naturalnym, przypominające naturalne, takie wgłębienia w naturalnym kwiacie. I tak mamy już przygotowane płatki. I teraz bierzemy czerwoną bibułę i cieniutki drucik i owijamy ten drucik. Robimy pręciki do kwiatu, do płatków poszczególnych. No, trzeba troszkę się napracować, żeby wykonać ten kwiat, ale myślę, że efekt końcowy jest wart tej pracy. A poza tym na pewno oko cieszą kompozycje wykonane własnoręcznie. Tym bardziej, że teraz mamy wieczory już dość długie, więc możemy też zaangażować, mogą być to wspólne prace z dziećmi, jak najbardziej. I tutaj takie druciki obciągnięte tą czerwoną bibułą przymierzam do poszczególnego płatka. Tak. I ucinam drucik. I wtedy biorę klej. Ja stosuję zawsze klej Magik, bo on jest, dobrze się klei, a po wyschnięciu, Magik się nazywa dlatego, że po wyschnięciu jest przezroczysty. Smaruję ten pręcik i przyklejam do płatka. Przytrzymuję tak, żeby nam się to dobrze przykleiło. I tak każdy płatek
musimy kwiatu zrobić. Do kwiatu potrzebujemy gdzieś w granicach do 15 chyba. Tak mi się wydaje, że 15 to już jest taka dość duża liczba płatków. Zobaczymy jak. Ja sobie wcześniej wykonałam takie płatki i tu właśnie widzicie Państwo, malutkie, każdy obklejony tym pręcikiem. Później średnie, tak samo, każdy obklejony tym drucikiem i tak samo duże, też obklejone tymi drucikami, pręcikami. No i teraz jeszcze liście. Podobnie liście, tak samo. Liście, wysokość, tak jak mówiłam, tak jak duży płatek, więc 11-12 cm plus 6 cm szerokość. I wycinamy, podobnie jak te duże płatki kwiatu, też właśnie z tymi nacięciami. O. I podobnie jak w przypadku płatków kwiatu, gdzie robiliśmy pręcik czerwony, tak w przypadku liści robimy pręcik zielony. I też właśnie z zielonej pręciki przymierzamy do płatka liścia, ucinamy i przyklejamy go do tego listka. Smarujemy klejem, także tutaj akurat ten klej taki z tym dozownikiem jest nam bardzo, bardzo przydatny, bo tu nie potrzeba bardzo dużo tego kleju. A dobrze się smaruje takim dozownikiem. Przyklejamy. O, i bardzo super fajnie się przykleiło. Ja już wcześniej właśnie sobie zrobiłam te liście, tak każdy oklejony tym pręcikiem. No i przystępujemy do wykonania kwiatu. Bierzemy te pręciki, które tutaj, i formujemy już kwiat. Możemy sobie do tych pręcików przyklejać klejem, jeśli ktoś nie potrafi, nie ma aż tak wypracowanych zdolności, żeby utrzymać to. Ja przyciskam sobie tym drucikiem długim, dlatego zostawiłam go dłuższy, żeby sobie przyciskać. I tu małych tych używam 4. Tak akurat mi się zmieściło. 4 zaciskam. I później mocujemy większe. Już większe między poszczególne, tak między płatki te małe. O. Ponieważ 4, no to tak i teraz z tych wyjdzie mi chyba też 4. Staramy się zaciskać mocno, dlatego proponuję też właśnie, że można klejem, z tego względu, że jest większe prawdopodobieństwo, że nam się kwiat nie rozpadnie. Ale jeśli mamy na tyle siły, ja akurat drugi drucik tutaj mocuję, żeby było stabilnie. I teraz te większe płatki mocujemy. Tak, mam więcej płatków, więc włożę ich więcej. Z
świat będzie okazały. I zaciskamy mocno. Aha, i już formujemy kwiatek i mamy naprawdę ładną. Te pręciki z drucików, które przykleiliśmy do kwiatka, powodują to, że łatwiej jest nam formować płatek, że możemy go sobie wyginać w różne strony i on się da formować. Już mamy kwiat. I teraz tak jak duże liście, przykleiliśmy pręciki zielone, więc bierzemy, ja trzy myślę, i tutaj już skorzystam sobie z kleju, bo kwiat już jest, ta główka bardzo gruba, więc żeby nam się to ładnie trzymało i dobrze, więc już tu skorzystam z kleju. O, odkleiło się, ale to nic, za chwilę. Musimy przytrzymać troszeczkę. Raz trzeci jeszcze posmarujemy. I go przytrzymamy. O, i teraz owijka. Owijka tak samo jak liście, z tego samego materiału. I tak jak wcześniej już mówiłam, 1,5 centymetra, nie więcej, bo jak szeroka, to niezbyt dobrze nam się owija. Na początek też używam kleju, żeby to się nam ładnie skleiło, umocowało, i owijamy łodyżkę. W gwiazdy betlejemskie, jak utniemy żywą, żeby do kompozycji ją użyć, to ona ma niezbyt długą łodyżkę, chyba że utniemy przy samym w miejscu, gdzie jest doniczka i wszystkie liście od dołu będziemy obrywać, to tak, to wtedy będzie troszkę dłuższa, aczkolwiek nigdy nie są wysokie, one tak myślę, że w granicach 20-25 cm nie są dłuższe. Mój drucik jest dłuższy, ale to nic, ja go po prostu nie będę całego owijać, bo kwiat, który wykonałam, wykorzystam do kompozycji, które będę robić przed samym już Bożym Narodzeniem. Aczkolwiek, żeby Państwu zaprezentować, tak, tu już jest właśnie wykonany kwiat liści, możemy sobie więcej, jeśli chcemy, żeby to na przykład jeden kwiat był wykorzystany, tylko sam jeden kwiat do kompozycji, to możemy liści tutaj użyć więcej. Także to jest już kwiat, ale chciałabym jeszcze Państwu zaprezentować tutaj, tak, tutaj wykonana biała kompozycja, i mam też gwiazdy teraz wykonane, możemy użyć do adwentowego wieńca, czy do kompozycji takiej, jak często wiem, że są wykonywane w domach. I podobnie jak kompozycje bożonarodzeniowe, które stawiane są na stole, tak kompozycje adwentowe są stawiane i bardzo często właśnie wykorzystywane są do tego gwiazdy betlejemskie. Ja taką kompozycję wykonałam z białych gwiazd i do tego użyłam właśnie, koniecznie obowiązkowe są 4 świece, bo adwent to 4 niedziele i zawsze w każdą niedzielę zapalamy kolejną świecę. Taką kompozycję wykonałam. Chciałabym Państwu zaprezentować taką kompozycję, ale też tutaj właśnie na stole przede mną jest
kompozycja z dwóch gwiazd. To już jest bożonarodzeniowa, bo jak widzicie Państwo z bombkami, ale bardzo prosta, bo kawałek brzozy. Na kawałku brzozy, nie jakieś tam wymyślne donice, które kosztują, czy pojemniki, które kosztują bardzo dużo, tylko na kawałeczku brzozy. Ale nie zawsze możemy wykorzystać. Tutaj akurat gwiazdę zrobiłam dwie właściwie w takiej dużej bombce. Możemy takie gwiazdy użyć do dekoracji. Choinki w różnym kolorze robimy, więc jak najbardziej możemy takie bombki zrobić. Będzie dekoracja choinki niepowtarzalna. Także jak najbardziej. Tutaj mam taką dekoracje z trzech gwiazd. Użyłam w ogródku, mam gipsówkę, więc ją zasuszyłam i tą gipsówkę włożyłam i do tego włożyłam gwiazdy, więc jak najbardziej na białym tle one się bardzo dobrze prezentują. Tutaj mam uszkodzony dzbanek szklany, więc zastanawiałam się, co z niego zrobić, więc włożyłam mech. Mech jest chroniony, szanowni Państwo, więc proponuję zbierać mech teraz na trawnikach. Ponieważ wilgoci w ostatnim czasie było sporo, ja tak zrobiłam. Poszłam na trawnik i między trawą nazbierałam mchu. Obserwujcie też Państwo przyrodę, bo te czerwone kuleczki to nic innego jak owoce z róży. Więc też świetnym tłem dla gwiazdy są. Tutaj taką kokardkę zrobiłam z rafii i taki właśnie komplet. Ta mniejsza, ta gwiazda jest w zwykłym słoiku. Zwykły słoik, na taki, który używamy do weków, na gumkę, wymyty i też właśnie mech. I mamy, a tutaj gwiazdy, też mech, ale już taki mech, który rośnie na kamieniach. On jest taki bardzo malutki, bardzo niski, delikatny. Włożyłam w pucharek do lodów i gwiazdę. Mamy piękną kompozycję, niewielką, bo czasem możemy tą dekorację, czasem nie mamy możliwości, żeby dużą dekorację wykonać. A zawsze jest to motyw świąteczny w każdym momencie. Wieniec z białych gwiazd. Jest on na kieliszku takim od, nie wiem, szampana może. Nie wiem, wykorzystałam go, stoi, nie używam go. W środek wsypałam koraliki, perełki, żeby nie było pusto, więc... I cóż, drodzy Państwo, to tyle. Do następnego spotkania, w którym też pokażę, jak wykonywać ozdoby choinkowe. Tym razem ozdoby choinkowe, ale i nie tylko. Mam nadzieję, że ta moja praca i to, co przekazałam, będzie inspiracją dla Państwa do tego, żeby wspólnie usiąść i poświęcić czas, aby wykonać własnoręcznie gwiazdę, która będzie właśnie później zdobić Państwa stół. Dziękuję bardzo.